Dzień dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Haywood. Wojna gangów. Zastrzelono policjanta, a to oznacza, że wszyscy macie przejebane. NCPD wam nie odpuści. A w Santo Domingo znowu zabrakło prądu. To przez atak netrunnerów na sieć elektryczną. Tymczasem w Westbrook Trauma Team do teraz zeskrobuje ludzi z ulicy po wczorajszym ataku cyberpsychola. W Pacyfice z kolei... nie mówmy o Pacyfice, co? Z tej strony Stanley, a przed nami kolejny dzień w mieście snów. Witajcie ludzie, z tej strony Perkorn, a to zagrajmy w Cyberpunk 2077, gry, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. I od razu z grubej rury się zaczęło, bo mnie zhakowali, kamerka nie działa, nie? Oczywiście gra zrobiona przez CD Projekt Red. No, naprawione. Ja wiem, że to byłeś ty, Jerzy. Nie będę mówił, co się dzieje w fabule, bo w sumie tak naprawdę nie wiem, a obstawiam, że jak zacznę nową grę, to się wszystkiego dowiemy. Na tym poziomie walka stanowić będzie spore wyzwanie, odpowiedni dobór atutów, przemyślane rozwijanie postaci, sprytne korzystanie z mechanik gry i otoczenia, wszystko to będzie konieczne do przetrwania. To co, Jerzu? Bardzo trudny, nie? Że tu zaczniemy na normalne, a później się zobaczy. No bada, wędrówki po bezdrożach, puszowanie po złomowiskach, najazdy na zbiorniki paliw, życie w drodze nie jest łatwe. Ale dorastanie w rodzinie nomadów ma swoje plusy. Uczciwość, lojalność i wolność. Night City to rzadko spotykany towar, którego nie da się kupić za pieniądze. Punk. Mawiałem, że aby zrozumieć ulicę, musisz tam żyć. Gangi, fikserzy, lalki, dealerzy. Lalki? To oni cię wychowali. Tutaj jedynym prawem jest prawo silniejszego, a ty żyjesz z złamania prawa. Trudno opuścić świat korporacji, zachować życie, a jeszcze trudniej duszę. To był twój świat. Naginanie reguł, wykorzystywanie sekretów i informacji. Nie ma czegoś takiego jak uczciwa walka. Są tylko zwycięzcy i przegrani. A powiem, że tak chętnie to bym zagrał raz punkiem, prawdopodobnie, a raz korpo. Ale korpo to tak na drugie podejście. Czyli albo mieszkam na ulicy, ale żeby dealerzy mnie wychowali, albo... Wędrówki w obezdrożach. Kurde, nie wiem. Jezu, co byś wybrał? Panka czy nomada? Z pustyni w Nevadzie. Kurde, tak strasznie głos trzaska, albo mi się wydaje.
Oczywiście pierwsze podejście to jest dziewoja, nie? Później będzie facet. Ty patrz, Jerzu, z ryja podobny do ciebie. Jezus. Jestem V. Jestem V. A nie V? Waj? Jestem V. Jestem V. Inne postacie będą się zwracać do Fi per ona. Jestem V. A czemu nie Sper Korn? Jestem V. Mogę mu wrócić? A tu jest. No dokładnie, Jerzy, no a no. Nie no, 2 godziny, co ty? Jerzy, a i tak jej mordę będę widział z tego, z pierwszej osoby. To po co to robię? Tak. I kurwa, jeszcze zdolności teraz rozdałaś, atrybuty znaczy. Każdemu atrybutowi podporządkowana jest grupa umiejętności. Zarówno atrybuty, jak i umiejętności zapewniają bonusy do różnych stylów gry. Poziom każdej umiejętności wzrasta w trakcie wykonywania czynności z nią związanej, a to czyli Skyrim. Maksymalny poziom umiejętności ogranicza poziom przypisanego do niej atrybutu. Co? Moment. Umiejętność wzrasta w trakcie wykonywania, a atrybut jest... Aha, dobra, rozumiem. Skąperkorn. Pięści goryla, co to jest? Ostrza modliszkowe. Bo ja wiem, co to znaczy. Zdolności techniczne są uniwersalnym atrybutem. Umożliwiają otwieranie zamków. To do mnie. Dobra, ile mam? 3. Maksymalnie to jest 6, spoko. Widzę, to chyba ta zwinność. Moment. Mam po 2 punkty, dobra. Tak pójdziemy chyba. Umożliwia wyłamywanie drzwi. Nie. No właśnie, dlatego zrobiłem, tak jak powiedziałeś, techniczne panowanie inteligencji. Zanim to nawet powiedziałeś jeszcze. Niewydane punkty, a mam jeszcze 1 punkt. O, podjąłem w refleksie. Dobra, dalej. Tak właśnie zaczyna się historia w Night City. Tak jak to ja usunę może ten... Mawiałem, że... Dobra, chuj, jedziemy. I tak się właśnie zaczął. Cyberpunk 2077. Obstawiam, że będzie jakaś kinówka, to od razu wyłączę kamerkę i całą resztę. Albo nie. Na znieczulenie. Nastaw no... Co? Nastaw nos, kurwy... Co? Jak nastaw nos? Na co mam nastawić nos? Na bólu i po wszystkim. Zrób to. A jaki kurwa na... Możesz porozmawiać między opcjami i no, dziękuję. Ale co znaczy? Nastaw nos. Aha, dobra, rozumiem. Skurwysyn. W porządku, siostro? Pewnie, bracie. Skurwiel próbował mnie okraść. Ustawiłam go. Kto? Ktoś stąd? Czy ktokolwiek miejscowy próbowałby mnie okraść, Pepe? Słuchaj, sprawę mam. Poważną. Mów, co tym razem? Co tym razem? Wiszę kasę Kirkowi. Jak do jutra nie oddam, to powiedział, że połamie mi nogi.
nim nie ma żartów. Obstawiają go kartele. Pożyczyłeś kasę od Kirka? Przecież to pierdolony lichwiarz, każdy w Haywood to wie. Brat wyszedł z paki, musiałem go godnie przyjąć. Tak spytam, wy słyszycie trzaskanie dźwięku, czy to tylko w moim myśle? To jak? Pogadam. Pomożesz mi? I wisisz mi zajebiście wielką przysługę. Wisisz mi 20 drinków. Akurat dobry się kamera tego typa. Przepraszam, Jezus. Pierwszy raz w Night City. Dzięki samouczkom zapoznasz się z podstawowymi mechanikami gry. Jeśli jesteś doświadczoną edgy runnerką, możesz włączyć odpowiedzi. W czasie rozgrywki dostęp samouczków masz w bazie danych, podobnie jak do wpisu, prawda? Ty ratujesz mi życie. Co tam słychać w wielkim świecie? Barlion Malo? Sztuka dzinga, to sobie. Mamy! To miły chłopak, tylko trochę niepoukładany. Ma swoje demony. One nie dają mu spokoju. Ale przekażę mu, że jest wam przykro i że chcecie się pomylić. Tak, zerknę ten dźwięk, bo może coś tam się spierdoliło na przykład. Może chyba, że dam po prostu głośniki referencyjne. Ale wątpię, że to było to. A, i od razu zaznaczam, wyłączyłem muzykę chronioną prawem autorskim, żeby nie było. No i zobaczymy. Rozpoczynamy. Ostatnio brakowało dwóch butelek sensowych. To chyba lepiej od razu. Cześć, Kirk, sprawę mam. Albo i nie, myliłem się. A to czemu tak strzela, co jest? Pepe prosił, żebym z tobą porozmawiała. Świnka Pepa. Spierdalaj, grupa się. Ma moje pieniądze i wstydzi się oddać samemu? Powiedz mu, że nie gryzę. Jeszcze. A ty co? Ile jest ci dłużny? Bardzo dużo. Dokładna kwota to tajemnica zawodowa. Nie wiedziałam, że lichwiarze mają jakąś etykę zawodową. Patrz, kurwa, niespodzianka. Nie, Nero, akurat muzyka się od samego początku coś pitoli. Odpuść mu, co? Może zaraz włączę grę na szybko. Oddać ci, tylko potrzebuję trochę czasu. A co ja jestem? Instytucja charytatywna? Nie dmuchaj mi w twarz, jebany chuj. To wiedział, że ma oddać. Wiedział też, że będą procenty. Mam mu odpuścić, bo jest pizdą, która nie dotrzymuje zawartych umów? Tak. Nie. Masz mu odpuścić, bo ja cię o to proszę. Znasz mnie, jestem człowiekiem interesu. Powiedz mi, co ja będę z tego miał? Ja mówię, będę nic duszny. Wiesz, Kirk, zapominasz chyba czasami, że ty jednak nie jesteś stąd. Wpadasz do Haywood na gościnne występy, ale mieszkasz przecież w Pacyfice. A to daleko. A, no. Co sugerujesz? Sugeruję, żebyś się dobrze zastanowił, zanim wyciągniesz rękę po kogoś z miejscowych. Zaraz może tę grę ponownie, może się naprawić coś z tym dźwiękiem. Co na widok? Co to? Wej, zobacz. No i? Mam to ukraść? Fura z okładki. Na razie są tylko 4 takie w Night City. Jednego ma dyrektor regionalny Ray Fielda. Ten gość umierza się przydać kapić na mój Ray? No spierdalaj, typie. Jego firma wynajmująca samochód. A czwartego? A czwartego? Niedługo będzie miał mój klient. Po tym, jak go dla mnie zwinie. Wiedziałem. No nie wiem. Nie jestem złodziejką. Nawet gdybym chciała, to nie wiem, jak ukryć taką furę. I najpiękniejsze jest to, że wcale nie musisz umieć, mordeczko. Mam to ogarnięte. Gadaj, mój szef. Układ jest prosty. Kradniesz dla mnie Rayfielda, a Pepe ma czyste konto. Tobie też odpalę działkę. Taki jestem miły. Mój człowiek, Rick, pracuje na parkingu w klubie Embers, gdzie stałym klientem jest facet, który jeździ Rayfieldem. Przyjeżdża w każdy piątek. Jak się pojawisz, to wyłączy kamery, podniesie patyk i droga wolna. Wchodzisz, zabierasz furę, wyjeżdża. A krócej do samochodu, skąd wezmę z dupy? Twój człowiek, Rick. Ufam mu jak bratu. Komu to trzeba ukraść? Korpowi z Arasaki. Garniturowi, który rozrzuca hajs na lewo i prawo.
Ty to przeszkadza na moich streamach. Skąd ja mam? Kazy Kazykowski. Wiem, że to jakiś ważny skośny i wiem, gdzie go można spotkać. Nie, znaczy też Nero, w sumie tak. Nie brzmi to jak dobry plan. Nie? A jak brzmi? Kiedy go zje tego hamburgera? To nie jest wystawka, Vi. Słyszałem, że masz głowę na karku i pomyślałem, że możemy razem zarobić. Słuchajcie, jak myślicie, to powinno być Vi czy Vai? Bo ja uważam, że powinno być Vai. I prawdopodobnie w angielskiej wersji tak mówią. Jak miałabym to zrobić? Chyba nie wydaje ci się, że wepchnę kawałek blachy pod listwę, a potem zepnę na krótko i gotowe. O, geniusz. Takie samochody mają zabezpieczenia. I to dobre. Jak ma kluczyk w dupie, to ja będę płakał. Działa jak klucz, którego używają serwisanci Refinda. Otwiera zamki i obchodzi systemową weryfikację tożsamości. Klucz, który otwiera wszystkie Rayfieldy w mieście? Alan, słownie. W to nie wierzysz. Magicy technologii w Kabuki nie takie rzeczy sprzedają z podlady. Trochę wiary, siostro. Zejdź. To co? Jesteśmy dogadani. Lepiej, żebyś dotrzymał słowa. Kirk. Spokojnie, Vi. Jeszcze się na tym dorobisz. Zobaczysz. Po prostu Vi z tego. Glenn. Rick będzie czekał na ciebie w garażu. Dogadać się. Pochodzenie. Będziemy gotowi. O, kurwa. Po prostu wiem, że w League of Legends na Vi się mówi Vai. A to kto? Położył Hernandeza, położył Smysa. Kano go poro, zobaczycie. Opuść paru, da się to Embers. Limonki nie widzę. I cytryn dla kurzu. Coś weteranowi. Możesz kontynuować. Rzuć coś weteranowi. Dziś jesteś weteranem. Na weterana zawsze najwięcej dają. Trzymaj. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Cybernetyczny Bóg pożera swoje dzieci. Cegna. Kogo ja widzę? Vi. Copelard. No, cześć, Deon. Jesteś w okolicy. Znowu w domu. Znowu. No kurde, nie to chciałem dać. Sebastian i Barra. Nic się nie zmieniłeś. Nikt już chyba nie mówi do mnie po imieniu. Odzwyczaiłem się. Co u ciebie, Padre? To samo. Heywood nigdy nic się nie zmieni. O Jezu, przepraszam. Sebastian i Barra. Nic się nie zmieniłeś. Nikt już chyba nie mówi do mnie po imieniu. Jerzu, chcesz questa? Odzwyczaiłem się. Co u ciebie, Padre? To samo. Heywood nigdy nic się nie zmienia. Opowiedz mi lepiej o sobie. Wróciłam z Atlanty parę tygodni temu. I widzę, że już zostałaś przywitana. Jak tam było? Kiedyś ci opowiem. Teraz mam sprawę do załatwienia. Chodź, opowiesz mi teraz. Podwieziemy cię. Markus, zbieramy się. Mam prowadzić? Kto prowadzi? Aha. To gdzie jedziemy? Do Glen. Podrzuć mnie pod Embers. Główne wejście? Przejedź rampą na tyłach knajpy. Powiem ci, gdzie stanąć. Markus, słyszałeś. Jak się odnajdujesz po powrocie? Masz już coś nagranego? Na swoje trzy pornole. Niewiele się tu zmieniło przez ostatnie 2 lata. Znasz Heywood. Ma mocne korzenie. Nie podlewa je wciąż ta sama krew. Powiedz mi, co u ciebie? Łapię się różnych rzeczy. To tu, to tam. Nic dużego. Ale radzę sobie. Dzięki za troskę. Atlanta nie okazała się tym, czego się spodziewałaś, co? Jak widać, wróciłam. Jakby tam było lepiej, to bym została. Może wyjdzie ci to wszystko na dobre.
To będzie HDP? HDP, aha. Kurwa! Zatrzymaj samochód. Ja jebie. Interesy. Masz broń? Cześć, Kret. Kret, chcesz questa? Sebastian Ibarra. Wygląda na to, że to mój szczęśliwy dzień. Czego chcesz? Załatwić nasze sprawy, Rasa, dobrze. Mam dla ciebie propozycję, tatuśku. Posłuchaj uważnie. Wypierdalasz z Vista del Rey, ściągasz swoich chłopaków z ulicy. Ja oddaję ci Glen i nie ma kosy. Możesz spać spokojnie. Widzisz, jaki jestem miły? No, tatuśku, co będzie? Teraz ja ci złożę propozycję. Odwrócisz się i wsiądziesz do swojego samochodu. I? I twoja mama, która mieszka przy Pajaro Street, obudzi się jutro cała i zdrowa. Pan patrzy, skurwielu. Uważaj, padre. Oglądaj się za siebie. Ty też, Pindo. Pindo? Kurwa, otwiera... Gdzieś otwiera drzwi. Kret, sprawdź. Cyberpunk 2077 Audio Stuttering w Google. A widzicie, miałem wybór i go nie wykorzystałem. To znaczy? Myślę, że wiesz, co to znaczy. A nie słyszysz, że czasem trzaska? Dźwięk? Podjedź tam. Zeskoczę stąd na dół. Skąd? Zanim wysiądziesz, proszę. Twój numer? Przyda ci się. Może jeszcze razem popracujemy. I przypomnisz sobie, jak to było parę lat temu. Dzięki, padre. Czas na mnie. Z Bogiem. No to sprawdź to, Kret. No, na ramero. Radziłeś cenzurę perkusja. No świetna była. O no, zaczęliśmy tu, gdzie byłem. Mówię. Jesteśmy tu, gdzie widzisz, kuciak. Tyle ci powiem. Bo ja nie wiem, gdzie jestem. Uważaj! Miło mi. Wzajemnie. No kurwa. Korpo złodzieje muszą umrzeć. Ty patrz, Kret, to tobie przecież. No odbierz. I jak idzie? Jestem na miejscu. Zaraz znajdę tego twojego człowieka. Rick jest w porządku, zobaczysz. Ufam mu jak bratu. Nie. Aha, mówiłeś. Ja? W czym mogę pomóc? Ty jesteś Rick? Ja. Od Kirka? Od Kirka. Masz 20 minut. Kamery właśnie oślepły. Byście je naprawili. Ej, wraca zadania. Co to? Nie, to kuciak, w ogóle nie o to chodzi. Znowu w domu cował? Waj. Ja, słuchajcie, ja wiem, że oni będą mówić wi po polsku, ale tak się przyzwyczaiłem z Dagan... Boże, co gadam. Z League of Legends do waj, więc ja będę mówił waj, więc się przyzwyczajcie. To już tak mówię z wyprzedzeniem. Jakby ktoś na czacie mówił, że ale to jest wi, a nie waj. No to możecie mówić, żeby spitalali, że dlaczego to ja tak mówię. Nie, no żartuję oczywiście. Gromy, questa i tyle. Ekwipunek, pitol. Dobra, nie będę tego czytał. To nie jest ważne. Kirk? Widzę ten samochód. Działaj, dziecino. Powodzenia.
Dobra, przyjmuję zakłady, że nagle wyjdzie 20 agentów i będę się z nimi napitalał. Spróbujmy tego twojego cudu techniki. Jesteś człowiekiem słabej wiary. I co? Jesteśmy bogaci. W dupie. Odpalaj tę furę i zadzwoń z drogi. Powiem ci, dokąd jechać. Ja się sprawdzę jedną rzecz tylko w ustawieniach. Znaczy w ustawieniach streama teraz. Dobra, w sumie to nic. Aha, daje nadaje w tej samej częstotliwości grupkowania, ale w grze jest inna. Ale to nic nie zmienia. Ważne, że nie trzaska. Wygląda na to, że pójdzie gładko. Panie, byłoby śmieszne, jakby prowadził samochód. O kurwa. Wysiadaj. No jasne. Wysiadaj. To nic osobistego, tylko interesy. Przejmuję tę furę. Jakiś kurwa honor złodzieja? Byłam tu pierwsza. Słuchaj, możemy to zrobić na dwa sposoby. Spokojnie albo paskudnie. Obydwa kończą się tak samo, to ja biorę samochód. Nie, spierdalaj. Co jest? Wsiadaj kurwa typie, spierdalamy! Nie ruszać się! Policja, jesteście aresztowani! Zostań na miejscu! Ręce na widoku i powoli! Na ziemię, kurwa, na ziemię! Kurwa mać. Dobry początek gry. Po prostu świetnie. Mój stary znajomy z dzielnicy, Jackie Wells. Niczego się nie nauczyłeś, nie? No proszę. Detektyw Stintz. Dawno się nie widzieliśmy. Inspektor Stintz. Jeden pies. Ciebie też kojarzę. No, wypluj to z siebie, Czek. Wyjechałaś szukać szczęścia w Atlancie. Widzę, że się nie znalazło. Zawsze mówiłem, że to jest właśnie los gnojów z Haywood. Rodzą się tutaj, tutaj żyją i tutaj zdechną. Mogę ujemnąć? Jak widać, nie były. Co? Gówno mnie wiesz. Prawda boli, co? I kontroluj to on, bo stracę cierpliwość. Daj spokój, Stintz, co? Zawiniesz nas na dołek, posiedzimy tam do rozprawy, narobimy gnoju. A i tak, w najgorszym wypadku, przybiją nam parę miesięcy. Ale prędzej wypuszczą, bo więzienia są przepełnione. Oni próbowali mnie okraść? Kurwa, wyśmiecie z ulicy? Złapaliśmy ich, panie Fujioka. Właśnie ich zwijamy. Fujioka. Jest zagieniona. Nie mam czasu na składanie durnych zeznań i zabawę w dochodzenie. Co? Sugeruje pan, że mamy ich puścić? Sugeruję wyrzucić te ścierwa. Do oceanu, w kajdankach i z połamanymi nogami. Czy co, kurwa? Chosły i jaja robią. Słyszeliście? Mierda. No jaja. Mogę zrobić jakiś blok? Nie, no dziękuję. Skurwysyn. Szczerze mówiąc, to myślałem, że się z tego nie wywiniemy. Ja też. Jak widać, Stintz jest jaki jest, ale honor jeszcze ma. Myślisz, że to honor nas uratował? Ta. I to, że jesteśmy z Haywood, tak jak on. Gdyby nie ja, może udałoby ci się zwinąć tę furę. To raczej moja wina. Jak to twoja? Nie wiem, tak powiedziałem. Nie wzięła się znikąd. Mój sprzęt uruchomił alarm. Znaczy wiedziałem oczywiście, nie? To może teraz po Bożemu. Jackie Wells. V. Czekaj, kojarzę cię. Bywasz w Kojocie. Wells. Jak mama Wells. Wiedziałam, że skądś znam to nazwisko. Stupy. Z tych Wellsów. Kojot to knajpa mojej mamy. Dziwne, że wcześniej na siebie nie trafiliśmy. Właśnie w Kojocie dostałam zlecenie na kradzież tej fury.
od Kirka. Pracujesz z tym skurwielem? Pepe wisi mu kasę i nie ma jak oddać. Obiecałam, że się za nim wstawię. Dać się poniewierać takiej piździe jak Kirk? Wiesz, co o nim mówią. Podobno jest obstawiony przez kartele. Kartele? Znam ludzi z karteli i gwarantuję ci, że żaden z nich nawet nie słyszał o Kirku. Adaptacja oka jest włączona, z tego co widzę. Wstawaj! Chodźmy na obiad. Obiad? Moja mama robi najlepsze chili. Zobaczysz. Mam dobre przeczucia. Co do czego? Do nas. Mamy świetną chemię. Ale inne ciało. No chodź. Ruszaj się. Umieram z głodu. Masz rację. Chodźmy. Okej. Okay. Dziwny początek. Przy mikrofonie Stanley. Przed nami kolejny dzień w mieście snów. Kocham Night City jak kocha się matkę, która oddała cię do bidula. A teraz zaczepia cię na ulicy i pyta, czy masz może papierosa? Każdego dnia przyjeżdża tutaj 100 nowych frajerów. Do końca roku przeżyje połowa, jeżeli to będzie dobry rok. Po co frajerzy przyjeżdżają do Night City? Chcą zostać ulicznymi samurajami, być jak Morgan Blackhand czy Wayland Boa Boa. Duże ryzyko i duże zdobycze, dziecino. Tak mówią w Afterlife. W pierwszej lidze jesteś krótko, bo jak szybko żyjesz, to szybko się spalasz. Najczęściej jednak po prostu dostajesz kulę w łeb. Wiecie, gdzie jest najwięcej legend? Na cmentarzach. Nie liczy się, skąd przychodzisz. Liczy się, w jaki sposób idziesz. Night City.